W dzisiejszym programie Triple H w walce z Rozdowem. Dowiemy się, czy Billy Gunn zostanie sędzią ringowym. Happy Valentine's Day, because at the St. Valentine's Day Massacre, you're looking at your ref. I kolejna część pojedynku między panem McMahonem i Steve'em Austinem. To tylko niektóre atrakcje dzisiejszego spotkania z gwiazdami WWF. Ale rozpoczynamy od walki w wykonaniu Billy Gunna i Owena Harta. Witają was Andrzej Supron i Grzegorz Kalinowski. Ale jest to walka pojedyncza, dlatego trochę niezrozumiała była tutaj w tym momencie obecność Jeffa, ale już wracamy na ring, gdzie Owen Hart zmierzył się z Billy Gunnem. Billy Gunn na co dzień też występuje w tag teamach, zarówno jak i Owen Hart. Ale Owen Hart, nie widzę tu nigdzie Skorpiona, jego partnera. Ale Owen Hart to mistrz świata wraz z Jeffem Jarrettem. Mają teraz pas mistrzowski. Billy Gunn, który wciąż czeka na to trofeum. Chciałby je mieć, postanawia w walce pojedynczej pokazać swoją wyższość. Ciekawe, czy Debra ponownie będzie starała się użyć swoich względów. No, a być może Jeff Jarrett wykona jakąś solówkę na tej gitarze. No i teraz ręka i próba świecy. Tak, wspaniale, wysoko, udana. Tak, i całym ciężarem ciała. Już przyłożenie, dwa, ale nie. Widać, że zaniepokojony jest jego partner z teamu, czyli Jeff Jarrett. Jak i również jego dziewczyna Debra. Dziewczyna Jeffa Jarretta, oczywiście. Oczywiście, ale co by nie powiedzieć, zawsze to Owen Hart bliższy koszuli niż Billy Gunn. Ciekawa zagrywka teraz. Czekał na to, żeby tylko ten się zbliżył, wyciągnął. Teraz próba uszkodzenia mu kolana. Po raz który z kolei. Tam Jeff próbuje troszeczkę odciągać sędziego, który wylicza skrupulatnie czas, w którym Owen Hart jest poza ringiem. A to się z reguły zawsze kończy jakąś intrygą. A teraz wspaniały wyskok z narożnika Owen Harta, dwa. Aj, naprawdę niewiele brakowało tym razem, niewiele. Tam sędzia już podniósł praktycznie rękę do urzędzenia po raz trzeci, ale w tym momencie Billy Gunn podniósł łopatki z maty. Po raz kolejny Owen Hart chce skoczyć. Tak, i po raz kolejny udana akcja. 1-2. Ale jeszcze raz nie udało się przytrzymać. Tak, tam próbuje Jeff Jarrett, że trzy razy trzeba było, ale to wyraźnie było. I teraz znowu wyniesienie na odwrotny pas na kolano. Bardzo bolesny chwyt. Widzimy, że Billy Gunn już ledwo leży, aż dziw bierze, jakie mu się udało po tych dwóch uderzeniach. I to już chyba nie. I teraz jeszcze próba takiego łamania. Może się poddać. Co bardzo wątpię. Bo jednak to klasowy zawodnik. Przypomnijmy, kiedyś w Mine Express był mistrzem świata w tag teamach. Ale również indywidualnie odnosił kolosalne wyniki. Owen Hart, który przez pewien okres czasu nam zniknął. Przynajmniej tak nam się wszystkim wydawało, a wrócił, jako pamiętasz, Blue Blazer. Dopiero jak został zdemaskowany, z powrotem wrócił na ring jako Owen Hart. Jaka to była polityka w związku z tym,
do dziś jeszcze nie wiemy. Ale wracając do walki, teraz trochę szczęśliwie Billy Gunn odbił się i tyłem uderzył Owen Harta i już sytuacja zmieniona. Ale i ponownie teraz. Ale świetna akcja. Jeden, dwa. Aj, teraz znowu Billy Gunn stał przed szansą i ponownie. Ostatnio po raz który z kolei oszukał swojego przeciwnika, oddając nogę. Ach, teraz już oddając nogę i w tym momencie wyskakując i uderzając drugą. Nie rozumiem, dlaczego sędzia teraz odsyła. Nie widzi, co się dzieje. Że tu kolega z drużyny stara się jeszcze osłabić. Ach, i ta próba duszenia. Tak. Czy wytrzyma? Sędzia za chwilę będzie sprawdzał, czy jeszcze ma siły, żeby utrzymać rękę w powietrzu. Raz opadła. Drugi raz opadła, jeżeli opadnie po raz trzeci. To... Aj! Nie, od razu pokazał, że nie. Mało to jeszcze wstał, chyba czekał, żeby nabrać siły. I teraz Billy Gunn w natarciu, ale po raz drugi wszedł ten, ale wyniósł. Wyniósł obaj, w tej chwili leżą na ringu. Prawie nieprzytomni. Teraz który wcześniej wstanie i opanuje swojego przeciwnika. Tak jest, Debra krzyczy, dopinguje kolegę swojego chłopaka. A teraz obaj wstali i dalej sobie po razie. Aj, rozpędził. Odrzucił Billy Gunn i teraz on zdecydowanie objął prowadzenie nad Owenem. Aj, coś nieprawdopodobnego. Wskoczył. Publiczność rozbawiona. Aj, Debra, Debra jednak miała swój udział. No i była solówka na gitarze. Niezłe nagranie. Sędzia oczywiście tego nie widział. A i z reguły tak się dzieje. Tak, i ponowne uderzenie z obrotu. Dwa, trzy, tak jest. Jeff Jarrett wiedział, że przygotował Billego dla swojego kolegi. I w ten sposób Owen Hart jest zwycięzcą tego pojedynku. Jego kolega z drużyny, Jeff Jarrett, unosi do góry, przekazuje mu pas mistrzowski, który zdobyli w walkach tag teamów, a więc zwycięstwo. A już wkrótce zapoznamy się z dalszym ciągiem konfliktu pomiędzy panem McMahonem i Steve'em Austinem. Brood walczyć będą z Hardy Boys. A za kilka chwil na arenę wejdą Tiger Ali Sin i Minion z Ministry of Darkness. Representing the Ministry, weighing 300 kilos. Ta zapowiedź wywołuje Miniona, którego znaliśmy kiedyś jako Denisa Knife'a. Zaprzedał się nieczystym siłą, władcą ciemności. A jego przeciwnikiem jest powszechnie nielubiany pyszałek z Indii, królewski potomek Tygrys Ali Sin. Co by nie powiedzieć, rzeczywiście mina bardzo groźna, ale jak to się ma do umiejętności Midiona, za chwilę się będziemy mogli przekonać. No, mając dopiero do wyboru w tej chwili dwa tak odrażające typy, jak sługa szatana i pyszałkowaty książę, chyba jednak wyjątkowo postawię na Tiger Ali Sina. Powiem ci szczerze, że wiele byś się nie pomylił, bo co by nie powiedzieć, Tiger poza, powiedzmy, swoim sposobem zniechęcania publiczności, to generalnie dobrze walczy.
No tak, Midon no, wygląda koszmarnie, ale również dysponuje naprawdę wspaniałymi warunkami fizycznymi. O, ale co się dzieje? O, Tiger jak zwykle, jak mu coś nie pasuje, to nie chce walczyć. Ale to nie w ten sposób się rozstrzyga walki. No, znowu. Znowu zawodzi nas. Tak, dopiero publiczność musiała mu tam trochę dokuczyć, żeby wrócił z powrotem i zdecydował się na dalszą walkę. Nie zdążył wejść, a już go zaczął maltretować Midon. Aj, teraz wykorzystał nieuwagę, rozmowę z sędzią. Puknął się w głowę, jaki on to mądry. No, specyficzna mądrość. Zobaczymy. Tak, teraz odżył trochę Tiger. Zaczyna atakować. Próba kosty. Tak, udana. Wyjątkowo mocność. W tym momencie zdzielił swojego przeciwnika. Ale Midon chyba przewyższa teraz tymi swoimi wzorkami nawet ojca chrzestnego. Tak, i teraz takie odwinięte ramię, ręka, głowa. Bezpośrednim rzucie na macie. Zachwyca się sam sobą, ale nie bardzo spotyka się tutaj z poparciem publiczności. Kolejne uderzenia. Trzeba przyznać, że najczęściej wychodzą mu kopnięcia i uderzenia. Mało rzutów, ale wiemy, że potrafi. Oj, mało rzutów. No, teraz widać było dlaczego. Z obrzydzeniem dotyka się do swojego przeciwnika. Tak jest. Stara się zachowywać jak najmniejszy kontakt z tym odrażającym typem. Tak, nawet i teraz też pokazał, że tylko tak nogę i przyłożenie ręki, bo gdyby mocniej się przypiął do tej klamry, to kto wie, czy już by nie zakończył tego pojedynku. Ciekawe, czy rzuci swój suples, bo trzeba przyznać, że bardzo ładnie go rzuca. Uuu, ale teraz jest w opałach. W odwrotnej klamrze. Ręka, głowa. W potwornym rzucie. 1, 2. 3. I Midon zwycięża. Tiger Alisin pokonany po raz kolejny. To była ostatnia walka pierwszej części tego spotkania z WWF. Po krótkiej przerwie zapraszamy na ciąg dalszy. Gala bokserska na żywo w twojej wizji. Do walki o Mistrzostwo Świata Wagi Lekkiej staną Anglik Michael Ayres i Luis Flores z Kolumbii. W bogatym programie wieczoru znajdzie się również walka Polaka Alberta Sosnowskiego. Poczuj siłę boksu w piątek o 22 w twojej wizji. Chwilę poznamy przyczynę konfliktu Kena Shamrocka z Valvenisem. Valvenis w tradycyjnym erotycznym tańcu razem z piękną kobietą. Poczekaj, nie wiem czy... Jest to chyba oczywiste, że ty i Ryan jesteście dla siebie stworzeni, ale co zrobicie z Kenem? Wow, nie wiem czy wiesz, ale to jest siostra Shamrocka. Ach tak, przede wszystkim niczego od Kena nie potrzebuję, mówi Valvenis. Nie myślę o nim, bo jestem zbyt zajęty z Ryan. O kurczę, ona pochłania całą moją energię. Dziwnego. Poza tym spójrzmy na to oczyma samej Ryan. O, i tak jakbyśmy wywołali wilka z lasu. Zrozumiała złość Shamrocka. On wie, jaki jest stosunek Valvenisa do panienek. Ale z jaką złością. Coś nieprawdopodobnego. Często w walce tak, ale widać, że siostra przeżywa fakt, że brat bije jej chłopaka. Nie liczył się już nawet z sędzią. Drugi. Jak z zawodnikiem. Już chyba oszalał. W tym momencie nie kontroluje swoich ruchów, a Valvenis zabrał siostrę Shamrocka. Sędziowie próbują mu coś wytłumaczyć. Ale on widocznie żadnych tłumaczeń nie przyjmuje. I ponownie znowu
Widać, że niezwykłe, ale co silny. On ma do sędziów? On powinien zająć się, gdzie jest jego siostra. Niezwykłe silne więzy krwi go łączą z Ryan. Nie, no, to skoro można go zrozumieć, że rzeczywiście jest zły na Vala Venisa, bo tak jak mówiłem, on wie, zachowuje się jak prawdziwy furiat. Rozmowa z sędzią, czyżby jakieś konsekwencje wynikające dla Kena Shamrocka? Postanowiłem, że Ken Shamrock nie będzie bronił swojego tytułu w walce z Valem. Po prostu, innymi słowy, nie damy pozwolenia, aby ta walka się odbyła. Jeżeli nie znajdzie się ochotnik, aby walczyć z Kenem zamiast Vala, to Ken straci swój tytuł na rzecz Vala. Zdaje się, ciekawa sytuacja, że nie ma odwołania od tej decyzji. No nie, no nie ma sędziów i nie ma możliwości. Ale teraz ten gentleman mówi, że jest jednym z ochotników do walki o tytuł. Co, Billy Gunn? Prosi o chwilkę czasu. Billy Gunn! Czyżby Billy Gunn chciał być sędzią? Zrozumiałem. No, dumbass. Zostaniesz szopnierzem. Red Dog nie zrozumiał. Happy Valentine's Day, because at the same w każdym razie widać na to, że sami zapaśnicy zadbali o to, że poradzą sobie i bez sędziów. A tu jakby dalsza część tego, co się działo na ringu. Ken Shamrock próbuje rozdzielić ich Billy Gunn. Widać, że Shamrockowi jeszcze nie spadła adrenalina. Po licznych zamieszaniach związanych z walką pomiędzy Valem Venisem i Kenem Shamrockiem, miejmy nadzieję, że zobaczymy pojedynek, w którym już nie będzie żadnych niedomówień. Acolytes wychodzą na ring. Za chwilę ujrzymy ich przeciwników. Acolytes, jeden z trzech zespołów należących do mrocznego kręgu WWF. A to ich przeciwnicy Scott Moore i jego partner z zespołu. Zobaczymy, co są warci Larry Dew i Scott DeMore przeciwko, no, znakomicie ostatnio walczącej grupie Acolytes. No, trzeba powiedzieć, że Acolytes to jest wyjątkowo bardzo mocna drużyna. Wiemy, że potężnie zbudowany Faruk, jak i również świetnie wyszkolony Bradshaw, który zostaje. Faruk zostaje, a jego przeciwnikiem jest Larry. Czy sobie poradzą? Tak, jak zwykle Faruk zaczyna bardzo dynamicznie, te jego uderzenia są wręcz nieprawdopodobne, że ci zawodnicy jeszcze to wytrzymują. I tak też i w tym pojedynku zaczął bardzo dynamicznie, od razu od tych jego uderzeń z góry. Teraz próba rozpędzenia swojego przeciwnika, wyniesienie, tak, i powalenie do parteru. Praktycznie już mógłby zakończyć walkę. O, Larry już ma dość. No nic dziwnego, po takiej ilości uderzeń sędzia liczy teraz klepnięcie i wchodzi Bradshaw, ale Larry już jest przygotowany. Podobnie, przygotowany do zejścia. Ale niefortunnie go wrzucił do narożnika, ten wykonał zmianę, ale nie zdążył wejść jego partner Scott Moore, bo Bradshaw już go zaatakował i to też w sposób bardzo dynamiczny. I jeszcze parę kopnień, tam sędzia zwrócił uwagę, że był to wykonane trochę nieprawidłowo, tak samo i uderzenie. Pamiętamy, że musi być wykonany z otwartej dłoni. Aj, wyrzucił go poza ring. Scott przeflunął na drugą stronę. Nie wiem, czemu sędzia ma pretensje do Bradshawa, ale tam już Faruk zadbał o to. No proszę, i po raz kolejny sędzia jest zagadany, nie wiedzie, o co chodzi. A no, tu już kolega z drużyny Faruk zadbał, żeby jego przeciwnik się znalazł. Oczywiście po wcześniejszym przygotowaniu. I wspaniałe wyniesienie do góry.
No i teraz formalność. No. To już jest demolowanie od początku tej walki. Bez jakichkolwiek szans, Scott no. i Larry. Widać, że różnica między tymi drużynami jest ogromna. Ponownie klepnięcie, czyli znak na to, że zawodnicy mogą się zmienić. I teraz takie ramię za samą głowę, jeszcze żeby, broń Boże, nie było za mało, to jeszcze kopnięcie. Jedno, drugie. No, sędzia już jest chyba też wyraźnie znudzony tą walką. Mógłby w sumie zrobić już przyłożenie. No, 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 sędzia teraz zwróci uwagę, bo cios był zadany nieprawidłowo. Chyba już z uwielbieniem wyrzucają ich. Teraz na odmianę Bradshaw przygotuje przeciwnika Farugowi. Wow. Z takiego naciągnięcia wypłacił mu kosę. I teraz już w stanie gotowości wrzucił mu na linę, na ring przez liny. I co teraz? Klepnięcie. Zmiana. I kolejna zmiana. Ile on musiał wytrzymać? A, i taki tylny suples, fantastyczny rzut. Ale to już naprawdę jest niepotrzebne, już powinni dawno. A, i jeszcze znowu rozpędził się i taką kosą ściął Scotta. No chyba już wreszcie powinien go teraz. No tak jest, już lekceważąco wręcz. No tak, tu jeszcze rozprawa z drugim członkiem. Z Larrym, który też tak próbował mimo. Tam wcześniej się włączyć, to żeby nie było żadnych wątpliwości. Ktokolwiek by nie był na tym ringu, to i tak by przegrał z drużyną Acolyte. I a oni zostaną, tak jest. Zapaśnicy z mrocznego kręgu WWF zwyciężają. Ale jakby tego było mało, jeszcze chcę udowodnić, że to zwycięstwo to była czysta formalność. Miejmy nadzieję, że w dalszej części spotkania z WWF będą nas czekać bardziej wyrównane pojedynki. A przed nami Triple H kontra Darren Drozdow. I kolejne starcie tag teamów. Broad kontra Hardy Boys. Wampiry czekają na to, by pożreć Hardy Boys, Jeffa i Matta. Ta trójka przystąpiła niedawno do przymierza, którym oprócz oglądanych niedawno Acolytes są także Słudzy Ciemności i oczywiście Przymierze Wampirów. Oczywiście też mroczna drużyna, która często wychodzi tak, takiej, no można by powiedzieć, że też jakiejś takiej muzyki mrocznej. No za chwilę będziemy mieli Gangrel, tak. Ten mało estetyczny pokaz Gangrela, który jak zwykle na rozpoczęcie wypija czaszę. Miejmy nadzieję, że to nie jest krew. No tak. Czerwony prysznic. I oczywiście niewytarta twarz. Edge, Christian gotowi do walki. Znowu się trochę ulało. No, współczuję tym chłopakom. A Hardy Boys, czy pamiętasz, żeby cokolwiek wygrali? Znaczy, no, rzeczywiście prezentują wspaniałą technikę. Oni muszą tutaj prezentować. Muszą mieć naprawdę szybkość, nieźle opracowaną technikę upadków, bo cały czas leżą. Warunki nie są ich najmocniejszą stroną, warunki fizyczne. Ale tutaj przecież ani Christian, ani H nie jest jakimś tutaj wyjątkowo też olbrzymym. Chociaż Gangrel rzeczywiście ma warunki, jak przystało na szefa tej drużyny. Zobaczymy, czy w końcu doczekamy się na pierwsze zwycięstwo Hardy Boys. W tej chwili Matt
walczy z Christianem. To znaczy jest skopany przez Christiana. Jak to będzie? A i teraz taki trochę nieczyste uderzenie, właściwie drapnięcie. Cały jest mój. Ja szybciutko to powiedziałeś. Proszę bardzo, ale to takim wejściem można powiedzieć, że rugbowym wszedł H, który ściął Mata i Jeffa. Przegląda się temu wszystkiemu spokojnie, uśmiechnięty z tym wspaniałym uzębieniem Gangrel. Wow, ale tu wspaniała akcja techniczna Age'a, który wyskoczył z ringu bezpośrednio na Hardy Boys. No, Kanadyjczyk pokazał teraz bardzo efektowne, interesujące wejście. Ciekawe, czy Jeff, ale Jeff wyrzucił, myślał, że poza ring, ale nie do końca. A te długie, spięte włosy w tym momencie akurat jedynie mu tylko przeszkodziły. Fantastyczny wyskok, kopnięcie bezpośrednio Jeffa, 1, 2, ale nie, to zdecydowanie za dużo luzu było. Tam nie było trzymania takiego, którego by rzeczywiście nie mógł wyjść Matt. No i klepnięcie i chwila szansy. A, to jest sztuczka, to jest granie. Wyskoczył ze swojego partnera, zarówno i brata. Ale tutaj ten mu obniżył linii, teraz wypadł Christian. Też ciekawe zagranie. Sędzia tego nie widzi. Ale to właśnie Christian był w ringu. I on musi na ten ring wrócić. No i wrócił, ale w niekorzystnej dla siebie sytuacji. Zmiana. I szansa na... I teraz tak, ten w międzyczasie wszedł na linię i skoczył z góry i dwa. Nie udało się. No, Hardy Boys dłuższy czas płacili frycowe na ringach WWF. W końcu widzimy ich w udanej walce. No ale to, co wcześniej powiedziałem, oni są bardzo zbliżeni warunkami fizycznymi do swoich przeciwników, a nawet bym powiedział, że ich przewyższają. Ale jak widzimy, jeszcze się nie włączył do tego wszystkiego Gangrel. On też zauważył, że jego chłopcy sobie nie radzą. Ale fantastyczny skok, co prawda już poza ring, ale to się mogło podobać. Przygotował przeciwnika swojemu koledze z drużyny. Teraz odwrotny pas, wyniesienie, czyżby rzut na kolano? Nie, bezpośrednio na matę. I teraz szybka zmiana takim wejściem. Ale sztuczkami tutaj, co, zlekceważył w tej chwili. No proszę, jak już uznali, że mają taką przewagę, nawet odpuścił. Jeszcze chce w sposób bardziej efektowny. Aj! Rzeczywiście skok był efektowny, salto do przodu. Chciał spaść na swojego przeciwnika, ale niestety ten się odsunął i spadł bezpośrednio na matę. Aj! I teraz Christian pokazał, że też potrafi walczyć. Przechwycił taki odwrotnym uchwycie ręka, głowa i uderzył bezpośrednio w matę. Który z zawodników dojdzie pierwszy? Tak jest. Christian się zmienił również i Matt się zmienił. I H zarówno jednego, jak i drugiego rzucił na Jack Sarowa. Zaskoczony został trochę uderzeniem z tyłu, co sędzia czemu pozwala na dwóch. I teraz Matt wyniósł. I próba rzutu, tak. Na co czeka w tej chwili? Aj, obaj chcą skoczyć naprzeciwko, już kiedyś tak było, ale przeszkodził komu Christian. Nonszalancja gubi w końcówce tej walki. Hardy Boys, którzy mieli już prawie wygrany mecz, to tak w sposób jednoznaczny, trochę zlekceważyli. Czy to tak? I to się zemściło na nich. I nawet Gangrel nie musiał wejść. Ponieważ zwycięzcami tego pojedynku zostali chłopcy ciemności, czyli Deep Roll. A już niedługo czeka nas pojedynek Triple H'a i Drozdowa.
Będziemy także świadkami ostatecznej konfrontacji pomiędzy McMahonem i Steve'em Austinem. To wszystko zobaczymy po przerwie. Niezmordowany Vince McMahon i Steve Austin. Zobaczymy, co przygotował po wizycie w Teksasie szef WWF dla Steve'a Austina. I know when Vince McMahon... Mówi Steve Austin. Wiem, że Vinny McMahon zarządził walkę między mną a Nickiem Foley. Walkę o nic, od tak po prostu. Jedynym celem było to, żebyśmy wzajemnie z Nickiem dali sobie wycisk na ringu. Mam ogromny respekt dla Nicka. Jest on nieprawdopodobnie twardym facetem. Vince, ty jesteś jedyną przeszkodą, która stoi na drodze do walki o tytuł mistrza świata, o tytuł mistrza WWF. Zawsze byłeś świetny, Vince, w dawaniu dobrych gwarancji. Pozwól, że tym razem ja przedstawię swoje gwarancje dla ciebie. Po pierwsze, masz to jak w banku, że dostaniesz w ryło na tym ringu podczas walki w klatce. Trzeba przyznać, że jest bardzo bezpośredni. A po drugie, stanę na tobie i to otworzy mi drogę do walki o tytuł mistrza WWF. No, jest też Mankind, który ma coś do powiedzenia. Czy ty użyłeś określenia rozlew krwi? W stosunku do Vince'a, Steve? Bo jeżeli tak, to ja pomyślałem sobie, aby podejść do ringu podczas tej walki i zabrudzić swoją nową białą koszulę krwią Vince'a. A teraz Vince McMahon. Chciałem was zapewnić, że będziemy mieli gościnnego sędziego podczas walki Austina z Mankindem. Tylko po to, aby było to całkowicie bezstronne widowisko. Sędzią tego pojedynku będzie zwycięzca turnieju Królewskie Potyczki, czyli Vinny McMahon. Coś nieprawdopodobnego. No proszę, proszę. Nikt się nie spodziewał, co wymyślił. Tak, pogadali sobie panowie. Let's get this together. Come on. I want some action. This is no ordinary wrestling match. Nie jest to zwyczajna walka wrestlingowa. Throw the rule book out the window. Wszystkie zasady wyrzućcie sobie przez okno. Austin protestuje. Nie uderzę twojej... Mankind ma dla ciebie niespodziankę. I maleńki Mr. Socko. Tak jest. On z tą skarpeteczką gnębią tego Vince'a. I nowy pomysł Vince'a McMahona. Dostał chrypki z przejęcia. Jestem pewien, że Austin i Mankind myślą, że dołożyli mi. Ale ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Czeka ciebie nie tylko pojedynek w stalowej klatce. Już dzisiaj staniesz naprzeciw moich chłopców z korporacji. I wiesz, co zrobisz? Austin, you're gonna face each spotkasz się z każdym z nich w osobnej walce. Austin, you're gonna run the gauntlet. To było do przewidzenia, że szef WWF coś wymyśli, z pewnością nic uczciwego. Co to ma znaczyć, że Big Boss Man z użyciem jakichś niedozwolonych. Proszę bardzo, publiczność niezadowolona. Teraz dopiero wchodzi do akcji, kiedy chłopcy z korporacji przyłożyli.
Wygląda na kompletnie nieprzytomnego. Tak, proszę. Ten w ogóle nie wie chyba, o co chodzi Steve Austin. No, żałosną farsę zafundował Billy. No coś nieprawdopodobnego. W ten sposób, ten chyba nawet nie wiedział jeszcze, o co chodzi. Został uderzony tam. Ej. No tak, jeszcze to. Tak jest, trzymają go. Żałosna intryga, naprawdę. Coś nieprawdopodobnego. No jeżeli tak się mają odbywać pojedynki, to nie wróżę nic dobrego szefowi WWF. Przed nami ostatnia walka tego spotkania. Triple H walczyć będzie z Dallenem Rozdowem. No, zapowiada się bardzo ciekawy pojedynek, zwłaszcza, że Dallen Rozdow już od dawna niewidziany był na ringach WWF. W walkach solowych. Dokładnie, a co by nie powiedzieć, zawodnik wysokiej klasy. Ale raczej słynniejszym jest mimo wszystko Triple H. No tak, teraz rzeczywiście już ma za sobą publiczność. Już te typowe znaki swojej grupy. Ciekawy, jak zaprezentuje się w tym pojedynku, tak jak wspomniałem, już od dawna niewidziany Dallen Rozdow, który, jak pamiętamy, no, jest zawodnikiem wysokiej klasy. Toronto! Skydome! Are you ready? Już tradycyjnie zagrzewanie Pekingu, całej publiczności. Are you ready? Are you ready? To przecież on ma być gotowy, ale rzeczywiście publiczność jest gotowa do gorącego dopingu. Then, for the oh so many thousands in attendance, and for the millions watching at home. Tysiące na sali i miliony przed telewizorami w domach. Tak jest. Filmowy okrzyk jego zespołu. Skrzyżowane ręce i ten okrzyk zwiastuje właśnie między innymi zawodnika z tej korporacji. A teraz jego przeciwnik. Znów w nowym imidżu. Dallen Rozdow w takim kapelusiku jeszcze nie występował. Tak, kiedyś miał bardzo długie włosy, później tylko kucyk jeden, jak jakiś Azjata, Genghis Khan czy czegoś typu, a teraz jeszcze czapeczka jak ten, no, znany piosenkarz, ale pod kolor. No i fryzurka trochę też zmieniona na takiego szlachcica. No widocznie wybiera się na ogniem i mieczem. Chyba tak. Może tam był w piątym rzędzie jako kozak przez 10 sekund. Chociaż w gazetach nic na ten temat nie było. Mógłby, w każdym razie mógłby prezentować. Ale wracamy do walki. Teraz próba rzutu przez biodra nieudana, ale za to udana przez Triple H, ale uratował się odbiciem swojego przeciwnika nogami, Dallen. Już po pierwszym starciu i teraz drugie zwarcie i teraz próba biodra, przechwycenie, przejście z tyłu, do wykręcenie ręki. Jak sobie poradzi z tym Dallen? Świetnie wyszedł z tego. I tu jakby w kalejdoskopie, ale sprytnie wyrwał się i podciął mu od razu nogi. Teraz taka klamra za głowę. Ale udało się wstać. Dallenowi teraz ponownie to samo. Przeszedł tak do tyłu, trzymając w dalszym ciągu rękę. Tak, sędzia, ale tutaj Dallen Rozdow wykorzystuje swoje umiejętności
z futbolu amerykańskiego. I teraz tak, ogromne uderzenia, potężne ciosy. Wow, i teraz odbił się i całym ciężarem ciała tyłem. Ale publiczność jakby niezadowolona, natomiast on zadowolony sam z siebie. No i trochę nonszalancko, zbyt otwarty podszedł do Triple H'a i nadział się od razu na potężny kopniak. Aj, coś nieprawdopodobne. I świetna akcja! Wszedł w tempo Dziaksarowa i już stał przed szansą. Duszenie. Teraz ponownie próba duszenia. Sędzia będzie sprawdzał, czy Triple H kontroluje, czy podniesie rękę. A, pytaj się. Mówi Darren Jones do sędziego. Tak. Strasznie mocnym uścisku. Sędzia już powinien sprawdzać. Nie, dobrze pokazał, że kontroluje, że ma władzę. Nie chcę wierzyć, to Darren Drozdow, że po takim uścisku on jeszcze, ale to jakby lewarek napompował sobie siłę. Z tego uścisku wyszedł jeszcze to... Aj! Sędzia zwrócił uwagę, że była to nieprawidłowa akcja, ale w ostatecznym rozrachunku liczy się efekt, a nie sposób. A i teraz Darren się nadział na takiego dyszla. Teraz złapał go za ten warkoczyk. I teraz pewnie będą liczyć wszyscy. Tak, wyręczają z tego sędziego. Dołożył. Ale trochę niefortunnie dał się wynieść Darrenowi, który po tylu razach, trzeba przyznać, że jeszcze się świetnie trzyma na nogach, chociaż tu jego uderzenia już nie mają tej siły. A nie, to było zbyt sygnalizowane. Nie dał się na to nabrać Triple H. Chciał wyjść pod swojego przeciwnika, wynieść go, ale teraz on go za to wziął pod nogi. Wykluczone dwie ręce i teraz wyniesienie do góry i uderzenie bezpośrednio twarzą. Tak jest. I już chyba koniec. Dwa, trzy, tak jest. Ku ucieszę całej publiczności. Zwycięża Triple H. Triple H zwycięża w ostatniej walce tego wieczoru, a za uwagę dziękuję Tomek Lorek, Andrzej Stupron i Grzegorz Kalinowski.